Sławomir Mentzen. Wiele wątków zostało poruszonych, ponieważ w miarę płynnie przeszliśmy od obchodów 1 sierpnia poprzez dyskusję o celowości powstania po stosunek władzy sowieckiej do osób homoseksualnych. Nie wiem, do którego z tych wątków pan redaktor chciałby, żebym się w pierwszej kolejności odniósł. Panie doktorze, w pierwszej kolejności pan się odniesie do tego wątku, który panu najbliższy, a później te wątki pozostałe bardzo proszę rozwinięcia. No to zdecydowanie spośród wszystkich tematów najbliższa jest mi dyskusja o powstaniu warszawskim, o tym, czy rzeczywiście było konieczne. Zgadzam się, że nastrój w Warszawie po tylu latach zbrodniczej okupacji niemieckiej był jednoznaczny i młodzi warszawiacy, zwłaszcza ci związani z AK, chcieli walczyć, mieli dosyć już kilku lat mordów i upokorzeń, chcieli się odwdzięczyć Niemcom i wreszcie choć raz móc do nich strzelić, poczuć tą dumę i godność. Inna sprawa, czy z powodów politycznych, czy strategicznych, to na pewno było słuszne. Przypominam, że rząd londyński nie chciał wybuchu powstania, za to na pewno wybuchu powstania życzyli sobie Sowieci. Przecież propaganda sowiecka wtedy zachęcała warszawiaków do powstania i sądzę, że z perspektywy kilkudziesięciu lat możemy spróbować oderwać się od emocji, które wtedy były w Warszawie i spróbować w dyskusji historycznej ocenić, czy to na pewno był dobry pomysł. I tu zdania są podzielone, to znaczy nie jestem w przeciwieństwie do pana redaktora zwolennikiem determinizmu historycznego i nie uważam, że powstanie w Warszawie było konieczne i musiało wybuchnąć. Rzeczywiście były takie nastroje, ale to nastroje nie zawsze prowadzą do wybuchu. Często okazuje się, że władza polityczna jest w stanie w jakiś sposób te nastroje trochę złagodzić i do wybuchu nie dochodzi. Natomiast co do tego, żeby łączyć powstanie warszawskie z ideologią LGBT, to trzeba naprawdę nie lada fikołka intelektualnego. Wtedy nie było czegoś takiego jak ideologia LGBT. Nikt o tym w ogóle nie myślał i nie wierzę, żeby ktokolwiek, kto ruszył do powstania 1 sierpnia, był przekonany, że walczy o prawa gejów. To raczej nic takiego absolutnie nie miało miejsca. Stąd też nie rozumiem takiego zacietrzewienia lewicy. Mnie w Warszawie nie było, ponieważ mieszkam w Toruniu. Z przekazów medialnych, które do mnie dotarły, widziałem na przykład takiego pajaca z okienka, który udawał małpę właśnie na tle flagi LGBT. Swoją drogą ten człowiek był łudząco podobny do takiego artysty i działacza LGBT Pawła Żukowskiego. Zresztą też zdaje się kolegi pana Barta Staszewskiego, który próbował w przestrzeni publicznej wykazać, że ta osoba wcale nie była homoseksualistą, a być może była nawet pracownikiem TVP, co pokazuje po raz kolejny zakłamanie tego środowiska. W każdym razie nie rozumiem właśnie tych wszystkich prowokacji, które były wymierzone w marsz i przekonany jestem, że żeby czynić właśnie takie obleśne gesty dla przechodzących w marszu z okazji 1 sierpnia, trzeba mieć coś naprawdę nie po kolei w głowie. Panie doktorze, środowiska lewicowe bardzo drażnią symbole przekreślonego sierpa i młota czy przekreślonej swastyki, a jednocześnie asumptem do dyskusji jest chociażby hasło jedna kula, jeden Niemiec, jako mowa nienawiści, czy też przejaw mowy nienawiści. W ogóle tego nie rozumiem. To znaczy przypominam, że Warszawa wiele zniosła zarówno pod okupacją niemiecką, jak i później sowiecką. I ten sprzeciw względem zarówno nazizmu, jak i komunizmu jest czymś całkowicie naturalnym dla Polaków, ponieważ obydwa te zbrodnicze totalitaryzmy bardzo zaszkodziły Polsce i Polakom w zeszłym stuleciu. Zresztą hasło jedna kula, jeden Niemiec jest zupełnie naturalne, a przynajmniej zupełnie naturalne było w roku 1944. Przypominam, że powstańcy mieli bardzo mało broni, bardzo mało amunicji i chodziło o to, żeby tej amunicji w żadnym wypadku nie marnować, tak żeby starczyło dla jak największej liczby Niemców. Nie jest to żadna mowa nienawiści. Przypominam, że wtedy trwała wojna, a na wojnie do wroga się strzela. I oczywiście nikt, kto przypomina to hasło, nie namawia, żeby teraz strzelać do Niemców. To jest hasło czysto historyczne i w żadnym wypadku nie można go nazwać mową nienawiści. Konfederacja, wolność i niepodległość.